3, 2, 1. Bomba. Bomba. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku przeglądu prasówki najważniejszych wydarzeń z zakresu ekonomii, gospodarki, nieruchomości, polityki i czego jeszcze? Finansów, inwestowania, majątkowania, przedsiębiorczości i takich tam spraw. Tak. I od razu przechodzimy do tego, o czym będzie dzisiaj. Dzisiaj kilka tematów. Stopy procentowe, perspektywy dla Polski i regionu, a także decyzje ze strony Fedu amerykańskiego. Potem opowiemy troszkę o obligacjach, w tym obligacjach korporacyjnych i o tym, co się dzieje na rynku kryptowalut i jakie zmiany zachodzą na przestrzeni ostatnich lat. I na koniec będzie newsletter kredytowy z Biura Informacji Kredytowej, który pokaże dostępność poszczególnych produktów finansowych i ich przyznawanie, więc chyba możemy zaczynać. Zaczynamy, Piotr, od inflacji. Ty bardzo mocno, to jest twój konik, inflacja, więc co zaobserwowałeś w ostatnich czasach? No tak, oprócz tego, że ta cebula zdrożała, to jeszcze parę innych rzeczy. Ona na szczęście nie zajmuje dużo u mnie koszyka zakupowego. Kupuję tylko kilka, więc nie, na szczęście aż tak to nie oddziałuje. Tak, ja o tym już mówiłem, zanim to było modne. Teraz ten temat się pojawia częściej na nagłówkach i myślę, że będzie się pojawiał jeszcze częściej. Mamy dobrą informację, ale dla kredytobiorców, gdyż Goldman Sachs stwierdzi, że niskie stopy procentowe zostaną z nami na dłużej. Nie jest to dobre ani dla klientów banków, ani dla gospodarki. Niemniej jednak takie są prognozy. Tutaj pan Marcin Mrowiec mówi wprost, że polityka ultraniskich stóp w otoczeniu podwyższonej inflacji to polityka premiowania zadłużonych, ale niestety działająca bardzo na niekorzyść oszczędzających. Mamy teraz taką sytuację, w której stopy procentowe w Polsce są historycznie najniższe. Dopiero pierwsze kraje zdecydowały się po tej całej pandemii na podwyżki. To też były podwyżki, umówmy się, raczej skromne. Tam o 15 punktów bazowych Węgry i chyba o 2 punkty procentowe Turcja. Natomiast wszyscy pozostali szorują po dnie. Mało tego, że szorują po dnie, to jeszcze dają zapewnienia, że będziemy szorować po dnie przez kolejne lata. Wczoraj mnie ktoś zapytał, czy to prawda, że Fed powiedział, że za 3 lata podniosą stopy procentowe. Ja mówię, że nie do końca, bo akurat przejrzałem ten transkrypt wypowiedzi Powella i tam nie ma nic powiedziane, bo to była wypowiedź z 16 września, sprzed 2 tygodni, tam tak teraz ostro dyskutowana. Nie ma tam nic na temat tego, że za 3 lata będą podwyżki. Jest tylko tyle, że przez 3 lata oni obiecują na pewno z tych stóp nie podwyższyć. Czyli dali takie forward guidance, tak to się nazywa, czyli dali zapewnienie na przyszłość, że nic się w tej kwestii nie zmieni i że cały czas będzie tanio. Może nawet będzie jeszcze taniej, tego nie wiemy. Taniej w znaczeniu, że może te stopy będą na przykład nominalnie negatywne. Who knows? Na pewno nie będą ich podwyższać, tak przynajmniej, na pewno to może źle powiedziane w tych czasach, ale tak twierdzą. Ciekawa sprawa, wrzuciłem sobie ten transkrypt na PDF i wpisałem w szukajkę słowo deflation, nie wystąpiło ani razu, natomiast słowo inflation w całej wypowiedzi zostało użyte 59 razy podczas tamtej godzinnej konferencji. I tak, to jest mokry sen fedowców, żeby tą inflację wreszcie wywołać i żeby wszystkich przekonać do tego, że ona będzie, bo w odczuciu i prawdopodobnie w polityce takiej makroekonomicznej wyznają zdecydowanie keynesistowskie zasady ekonomii, które mówią o tym, że żeby to się wszystko kręciło, to trzeba przede wszystkim wydawać. Nie ma tam, nie ma znaczenia jakieś inwestowanie, przedsiębiorczość. Tu i teraz trzeba kupić, więc skonsumować, więc najlepiej jest bezpośrednio przekazać pieniądze do konsumentów i zmusić ich do wydania jak najszybciej, czyli najlepiej, żeby uwierzyli, że za rok będzie drożej, wtedy szybciej wydadzą i wtedy policzymy to sobie w pierwszym roku do PKB i wszystko będzie lepiej, tak? No bo jak zaliczymy to PKB, no to wypadnie to ładniej. No zobaczymy, jakie będą z tego długoterminowe rezultaty.
Na pewno dla osób, które mają kasę na koncie, no nic dobrego, nie ma tam jak za bardzo oszczędzać. Co prawda pan Sławomir Dudek, czyli główny ekonomista pracodawców RP, zaznacza, że sytuacja w gospodarce jest bardzo dynamiczna i że prognozy o takim długim horyzoncie są obarczone dużym ryzykiem, jednak inflacja, mimo że spowolniła, jest na jednym z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej i jego zdaniem nie odpuści też w przyszłym roku, czyli w 2021. No i cóż, jakie alternatywy inwestycyjne pozostały według ciebie, Kamil, dla osób, które do tej pory były przyzwyczajone do przerzucania kasy pomiędzy kontami oszczędnościowymi i lokatami? Co im pozostało na teraz? Jakie mają opcje? Wiesz co, no ci, co tym się interesują, tym żyją, to już dawno pewne ruchy poczynili. Natomiast teraz w obliczu właśnie bardzo niskich stóp procentowych i samego faktu posiadania gotówki w banku na lokatach, dużo ludzi jednak widzi, mam tu na myśli przeciętnego Kowalskiego, który, dla którego pojęcia ekonomiczne, gospodarcze być może nie grają pierwszej roli w życiu, mimo wszystko widzą, że jednak realnie tracą, trzymając pieniądze na lokacie tracą, więc jakby szukają różnych form przelokowania tych pieniędzy. I to nawet nie chodzi o jakąś dużą agresję do zarabiania, tylko chodzi tak naprawdę o przeniesienie choćby siły nabywczej tego pieniądza w czasie względem właśnie tej inflacji. No w takim najbliższym otoczeniu to, co ja zaobserwowałem, to jednak duży ruch mimo wszystko jest kierowany właśnie do nieruchomości. Są to albo właśnie lokale usługowe, lokale mieszkalne, też jakby u nas widać wzrost takich klientów, którzy wcześniej do nas nie trafiali. Natomiast od lokalnych notariuszy wiem, że bardzo mnóstwo działek się sprzedaje i tak naprawdę są to wszystkie działki w każdej cenie, już na obrzeżach dużych miast, już w nieco mniejszych miejscowościach, takie działki po prostu gdzieś tam leżały sobie odłogiem. No, część ludzi poczyniło ruchy zmierzające do inwestycji w kruszce. Ci, których było stać na złoto, wiadomo, że złoto jest droższe niż srebro, to kupili sobie złoto. Natomiast część osób też poczyniło jakieś drobne zakupy, jeżeli chodzi o srebro. I to też jest dosyć ciekawe zagranie pod kątem jakby obrony tej siły nabywczej. Natomiast to co na przykład mnie niepokoi, no to jest dosyć duży ruch kapitału w stronę obligacji korporacyjnych. Niepokoi z tego względu, że jednak obligacje utożsamiają się z czymś bezpiecznym. Wiadomo, że obligacje korporacyjne to nie są obligacje rządowe, chociaż takie obligacje rządowe też istnieje techniczne ryzyko, że mogą nie zostać wykupione. Natomiast natrafiłem ostatnio na artykuł. No właśnie, ten artykuł ciekawy mi wysłałeś, dotyczący właśnie obligacji korporacyjnych, tak, i jakaś tam lista ryzyk chyba też z tym związanych. Lista ryzyk. To są tak naprawdę tutaj dwa ciekawe słowa zestawione z sobą, które są tak nacechowane takim bezpieczeństwem, czyli obligacje i nieruchomości. I czytałem ostatnio chyba na Polityce, tak, to była Polityka, o spółce Metropolitan Investment. Jest to spółka, która robiła emisję obligacji, inwestowała środki, pozyskane środki właśnie w nieruchomości. Finał jest taki, że 1500 ludzi straciło ćwierć miliarda złotych. Jest to dosyć dużo. Mimo że otoczka całości była dosyć przyzwoita. To nie chodzi mi o to, że może być jakaś defraudacja związana, czy na przykład spółka Metropolitan świadomie defraudowała te pieniądze, broń Boże, tak nie mówię, natomiast w obligacjach pojawiają się takie ryzyka, jak właśnie brak realnego, zabezpieczenia. Czasami ciężko jest wycenić wartość tego przedmiotu zabezpieczenia, czasami często jest ocenić proces, kiedy takie zabezpieczenie mogłoby zostać odzyskane. I mieliśmy takich spółek poza Metropolitanem, takie GAND, GetBack, Amber Gold, to były takie spółki,
dosyć mocno napompowane medialnie, tak naprawdę wszyscy o nich słyszeliśmy, natomiast wiemy, jak sytuacja się skończyła. Tak, FinRoyal też była taka. Tak, FinRoyal, dokładnie. Czasami te spółki, które emitują obligacje korporacyjne, mają zbyt duże ambicje, czyli wiedzą, że pozyskają kapitału powiedzmy 10 milionów złotych i na przykład z tego kapitału chcą podwoić czy potroić swoją działalność. I często niestety nie jest to możliwe. To też jest znowu takie ryzyko. Część obligacji korporacyjnych, które są emitowane, są to obligacje korporacyjne, które są tak zwanym rolowaniem długu, czyli są emitowane tylko po to, żeby pozyskać kapitał, żeby spłacić poprzednią emisję obligacji. I to, co mi się najbardziej w nowej ekonomii podoba, że otwarcie mówi się o tym, że obligatoriuszy aktualnych spłacimy wtedy, kiedy wypuścimy kolejną serię obligacji. I to duże firmy jakby jawnie w ten sposób działają, to nie jest żadna tajemnica. Normalnie mówi się, że spłacanie jednych długów drugimi to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast tutaj w tym środowisku jest to oczywistość, czyli cały czas posługiwanie się obcym kapitałem i tak naprawdę spłacanie jednych drugimi i wypłacanie po drodze jakiś odsetek. I chciałem tylko doprecyzować, bo powiedziałeś, że 200, że ćwierć miliarda wyparowało. Jeszcze nie wiemy, bo właściciele Metropolitana twierdzą, że jak tylko areszt opuszczą, to wszyscy dostaną swoje zainwestowane środki, więc trzymamy kciuki przede wszystkim za obligatoriuszy, żeby te środki dostali, a za właścicieli biznesu, żeby tak to spłacili, no jak będzie, zobaczymy. Tak, zrobiłem sobie taki research jeszcze a propos tych obligacji korporacyjnych i łącznie na Catalyst niewykupowanych obligacji jest między 20 a 30% z emisji do 10 milionów złotych. Czyli w okolicach 75% przypadków można uznać tylko firmy emitujące obligacje korporacyjne za solidne. Czyli tak naprawdę co czwarta firma nie wykupi obligacji. Tak. To jest a przy większych firmach to ten stosunek będzie lepszy? To znaczy, czy więksi stosunkowo częściej wykupują? Tak, więksi stosunkowo częściej wykupują, natomiast jakby też można trafić właśnie na spółkę, tak jak mieliśmy GetBacka, FinRoyal, właśnie Amber Gold czy Ganta, tam te emisje były powyżej 10 milionów i też mamy tu realne przykłady, że jednak ludzie tych pieniędzy nie odzyskali. Tak, no tam były właściwie kilkuset milionowe nawet, nie? Tak, kilkuset. Czyli tam z tego, co wysyłałeś, przy tych większych 95% ma być wykupywanych, przynajmniej tak było w 2017 roku, nie mamy nowszych danych, być może, że teraz w aktualnej rzeczywistości troszkę się te statystyki pogorszą. Dokładnie i czasami obligatoriusze myślą sobie, że spoko, wejdziemy w te obligacje korporacyjne, przecież spółka za te obligacje kupi nieruchomości. No tu jest to ok, fajne myślenie, natomiast trzeba wiedzieć, że pod kątem samego zabezpieczenia te nieruchomości tak naprawdę ciężkie są dla takiego obligatoriusza w oszacowaniu realnej wyceny, realnej wartości tej nieruchomości i sam proces odzyskiwania należności na przykładzie Ganta, który tak naprawdę upadł już no, dobre kilka lat temu, w dalszym ciągu ludzie nie doczekali się jakiejkolwiek części zwrotu tych zainwestowanych środków, więc mimo że obligacje i nieruchomości w moim odczuciu utożsamiane są jako bezpieczne aktywa, tutaj włączyłbym myślenie i podszedłbym bardziej tak strategicznie do tego i z dużą dozą właśnie takiego przemyślenia. Też taka trochę ułomność naszego prawa polega na tym, że bardzo trudno jest udowodnić komuś, że miał zamiar nie wykupować tych obligacji, czyli że poszło to po prostu na fraud, że było to oszustwo. Nie ma w ogóle żadnego oficjalnego wyroku w takiej sprawie, bo jeśli spółka ogłasza niewypłacalność i zamyka siedzibę, a syndyk przychodzi, mówi, że w spółce nie ma majątku, to temat właściwie jest zamykany i
nie jest wcale powiedziane, że ktokolwiek za to poniesie odpowiedzialność, więc trzeba na pewno włączyć ostrożność. Dokładnie. Okej, ja jeszcze wrócę do tych 100% i ogólnie takich jakby sentymentów dla oszczędzających i dla pożyczkobiorców. Dla tych drugich są znacznie lepsze, no bo jeśli mamy realne negatywne stopy procentowe, to wszyscy pożyczkobiorcy są w ten sposób premiowani. Biuro Informacji Kredytowej przygotowało dobre zestawienie za sierpień 2020. Tak tylko pokrótce powiem, najfajniejsze i najciekawsze informacje. W pierwszych 8 miesiącach 2020, czyli od stycznia do sierpnia, wszelkie banki i SKOK-i udzieliły 31% mniej kredytów gotówkowych niż za poprzedni okres, czyli za 8 miesięcy w roku poprzednim i na kwotę mniejszą o prawie 33%. Natomiast pomimo tak ogromnych spadków przy kredytach gotówkowych jest udzielonych o 0,7% więcej kredytów ratalnych, czyli może to wskazywać na to, że ludzie po prostu nie mając jakichś tam bieżących przepływów decydują się kupować dobra konsumpcyjne na raty. W mieszkaniówce mniej kredytów jest o 12%, ale na kwotę tylko 6% niższą łącznie, czyli 140 tysięcy kredytów, ale na kwotę 40 miliardów, czyli zwiększa się średnia kwota kredytu. Być może, że wynika to z tego, że zwiększa się też przeciętna zdolność kredytowa przez to, że stopy procentowe oprocentowania są niższe. Oczywiście te zarobki, zakładając, że zarobki były niezmienione pomiędzy poprzednim rokiem a aktualnym. Jeśli spadły stopy, no to sama zdolność kredytowa dla kredytobiorcy jest wyższa. Tak wygląda sytuacja z kredytami i jeszcze jedno aktywo i ciekawa informacja, którą ty mi podesłałeś, Kamil, odnośnie rynku krypto. Tak, to właśnie kolejnym aktywem, w którym widać dosyć duży ruch, to są właśnie kryptowaluty. No i mimo, że temat dla niektórych znany, w moim odczuciu adopcja tego aktywa jest na dosyć dobrym poziomie, bo spółka notowana na Nasdaq, MicroStrategy, która zajmuje się oprogramowaniem mobilnym i takimi usługami w chmurze, kupiła jako aktywo rezerwowe bitcoiny o wartości, uwaga, 250 milionów dolarów. Co więcej, tej transakcji to nie była transakcja jednorazowa, tylko to był skrupulatny plan, skrupulatna strategia, którą sobie realizowali od dłuższego czasu i te 250 milionów dolarów, które przekłada się na ponad 21 tysięcy bitcoinów, dokonali w 80 tysiącach transakcji. Czyli robili to na tyle przemyślanie, że gdyby teraz wpuścili 250 tysięcy milionów dolarów na rynek, na giełdę, znacznie kurs sami sobie by podnieśli. A robili to od dłuższego czasu, robiąc dziesiątki tysięcy drobnych transakcji, i tak wydali właśnie, i tak właśnie kupili ponad 21 tysięcy bitcoinów. Przeczytam ci fragment jakby takiego oświadczenia, które spółka właśnie wydała. To chyba najlepiej podsumuje, na jakim poziomie adopcyjnym i jak postrzegane jest właśnie to aktywo. I uwaga, ta inwestycja odzwierciedla nasze przekonanie, że Bitcoin jako najbardziej powszechnie akceptowalna kryptowaluta na świecie jest niezawodnym sposobem na utrzymanie wartości i atrakcyjnym aktywem inwestycyjnym o większym potencjale długoterminowego wzrostu wartości niż posiadanie gotówki. Od momentu powstania ponad 10 lat temu Bitcoin stał się znaczącym dodatkiem do globalnego systemu finansowego oraz posiada cechy, które są przydatne zarówno dla osób prywatnych, jak i instytucji. Więc to chyba najlepiej podsumowuje, jak Bitcoin jest teraz postrzegany przez dużych graczy. Co więcej, wprawdzie nie jestem w stanie teraz tego odnaleźć, ale czytałem jeden artykuł na amerykańskim Forbesie,
było pokazanych 10 pozycji takich grubych kotletów, którzy też inwestują. No i między innymi spółka Rothschildów dosyć spore zakupy tych bitcoinów też poczyniła, więc myślę, że jest to aktywo warte uwagi, które powinniśmy mieć na względzie w najbliższym czasie. Tak, ja jeszcze widziałem taki tylko nagłówek, że z bankiera, kryptowalut używa 100 milionów ludzi. To jest ciekawa informacja, bo w 2018 roku to było tylko około 30 milionów ludzi, także jest 3 razy tyle użytkowników krypto na świecie, co 2 lata temu, więc można powiedzieć, że ta adopcja postępuje wykładniczo bardzo dużo. To już jest 100 milionów, no to tak naprawdę 2,5 razy populacja Polski jakby całkowicie posługiwała się kryptowalutami. Tak? I to, jak tu zaznaczają ci, którzy dokonali tego badania, czyli Cambridge Center for Alternative Finance, liczą się tylko unikalne tożsamości, czyli były brane pod uwagę rachunki, które przeszły weryfikację tożsamości u tych badanych dostawców, więc to nie są jakieś takie konta wielokrotne, tylko 100 milionów unikalnych użytkowników wszelkich tam walut krypto. Mhm. Ciekawa informacja. Tak, to jeszcze z takich ciekawostek, to też gdzieś przemknęło mi takie porównanie, że obecnie na świecie Bitcoina ma tyle osób, ile w 95 roku osób używało internetu. Czyli mamy... Taka jest adopcja technologii. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli... No pytanie, gdzie będziemy za 10-15 lat? Czy upowszechni się to aż tak, jak upowszechnił się internet, czy coś po drodze przeszkodzi? Tak, obserwujmy, zobaczymy. Dobra, dzięki piękne za dzisiejszy odcinek i zapraszamy do kolejnego. A ty, aha, i że teraz powiedz, że mamy subskrybować i tam łapki, żeby były. Tak, bardzo ważne, żebyście komentowali, lajkowali, subowali, to też daje nam takiego kopa i dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać w najbliższym czasie. Dzięki, cześć. Cześć.